omawiamy prawo do świadczeń zdrowotnych i prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego. Czy wszyscy mamy prawo do świadczeń zdrowotnych? Każdy ma prawo do świadczeń zdrowotnych i to do świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Co to znaczy dla nas pacjentów? No to jest termin wieloznaczny, dlatego że jedną chorobę można leczyć na wiele sposobów. W związku z powyższym lekarz musi pacjentowi zaproponować optymalną do danego przypadku. Najlepszą dla niego, czyli każdy pacjent musi być potraktowany w sposób indywidualny, ponieważ ta sama choroba u różnych pacjentów może wymagać różnych działań i lekarz musi ten aspekt uwzględnić. Dobrze, jeśli mamy wątpliwości, że lekarz nas dobrze leczy albo zdecydował dobrze o terapii, możemy żądać konsultacji z innym lekarzem podobnej specjalizacji, czy możemy zwołać konsylium lekarskie? Czy my pacjenci mamy takie prawo? Możemy do lekarza prowadzącego zwrócić się z żądaniem o to, żeby zasięgnął opinii innego lekarza, ewentualnie zwołał to konsylium lekarskie, w tym, że taki lekarz prowadzący sam ocenia sytuację. Jeżeli na przykład stwierdzi, że nie ma takiej potrzeby, bo stwierdzi, że gdyby była taka potrzeba, on sam by sięgnął i potrafi nam to wyjaśnić, dlaczego, to może odstąpić od zasięgania, czyli może tego naszego prawa nie spełnić, ale pod warunkiem, że nam wyjaśni, dlaczego nasze żądanie jest bezzasadne. Gdzieś zapisuje je w dokumentach, że mieliśmy takie żądanie? Musi być to zapisane w dokumentacji medycznej. To jest też bardzo ważne, bo pielęgniarki i położne też są zawodami samodzielnymi i my też możemy od nich żądać, na przykład kiedy położna prowadzi sama poród. My możemy zażądać, żeby zasięgnęła opinii innego lekarza, albo też poprosić siła inną położną, na przykład bardziej doświadczoną. Jeśli popełnią według nas pacjentów lekarze jakiś błąd, czy mamy prawo walczyć o to, żeby przyznano nam, że ten błąd został popełniony? Zawsze mamy prawo. Mamy prawo zwrócić się wtedy w pierwszej kolejności w krótkiej takiej ścieżce do komisji orzekającej o zdarzeniach medycznych. Gdzie są te komisje? Te komisje teraz działają w każdym województwie, przy każdym urzędzie wojewódzkim. Jest taka komisja, a na stronach internetowych w każdym województwie są takie informacje i tam są też wnioski. Standardowe już takie wnioski, można je wydrukować, napisać i zanieść do urzędu. W różnych urzędach to jest różnie. U nas w Warszawie na przykład trzeba taki wniosek napisać ręcznie i zanieść bezpośrednio do tego urzędu, czyli nie ma tej możliwości mailem. Ale to każdy musi w Polsce sprawdzić sam, jak ten urząd funkcjonuje. A jeśli tam nie rozstrzygną naszej sprawy, jest jakaś wyższa instancja, która nam pomoże? Te komisje orzekają wąsko. One tylko orzekają, czy to postępowanie było zgodne z wiedzą medyczną, a my na przykład możemy czuć się jednak nieusatysfakcjonowani. Komisja może na przykład udowodnić nam postępowaniu, że to postępowanie było zgodne z aktualną, ale my wiedzą medyczną, ale mamy takie poczucie, że jednak coś było nie tak. Mamy jeszcze otwartą drogę postępowania sądowego. Mówimy o postępowaniu cywilnym. O postępowaniu cywilnym, tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję.